Cześć, żabeczki kochane! Strasznie się za wami stęskniłam. Postanowiłam się z wami jeszcze raz spotkać, bo po prostu nie mogę bez was wytrzymać. To co, potańczymy sobie dzisiaj trochę? Zaczniemy od rozgrzewki, jak zawsze. Weźcie sobie jakąś maskotę. Trochę nam pomoże, będzie nam milej. Ja mam rybkę dzisiaj. Zobaczcie, jaka jest fajna. Dobra. No to zaczynamy. Najpierw głowę, tak? Ciach do boku, ciach. Ucho do barku, przyklejamy, przyklejamy, przyklejamy. Dobra, a teraz z rybką mówimy tak, tak, tak. Nie, nie, nie. I znowu tak, tak, tak. Nie, nie, nie. A teraz trochę pokrążymy ramionami i zmieniamy. Raz maskota w jednej rączce, raz w drugiej. Przekładamy, przekładamy, przekładamy i do tyłu. I zamieniamy. Raz w jednej rączce, raz w drugiej. Świetnie. Dobra, a teraz rybka przy klatce i mocno do przodu. I chowamy rybkę. Do przodu. I chowamy. Do przodu. Chowamy. I do przodu. Chowamy. A teraz na boki. Tam rybko, idź tam. Pój, 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 pój. Nie, może w tamtą stronę sobie popój. Tam, pój, daleko, daleko. Zobaczcie, klatka się przesuwa. Może nie w tamtą stronę, nie popłynie. Płyń tam daleko. I teraz tam. Płynie, 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 płynie. Świetnie, ale daleko zapłynęło. Widzieliście to na pewno. Ciach do bioderka i krążymy. Rybka krąży ze mną. Ciekawa jestem, co wy macie. Misia? A może lalę? I w drugą stronę. Może jakaś małpa? Albo jeż? Krążymy! Duże koła, duże ryba lubi pływać. Kółko pływa. Super! Teraz czas na kolana. Uginamy mocno. Uginamy. A ciekawa jestem, czy uda wam się jeszcze podrzucać mi się. To już bardzo trudne zadanie. Chyba mi się udaje, co? Dobrze. A teraz ryba. Wskakuje między kolana i krąży. Krążę, tylko mocno, patrzcie, go ścisnęłam, aż oczy nie wyszły na wierzch. Nic jej nie będzie, bo to kochana rybka. I w drugą stronę. Mocno krążymy. Tak, świetnie. A teraz czas na stopy. Rybo, na dole. I krążymy. Jedna stópka, mocno krążę, krążę, krążę. I druga stópka. Rybka pilnuje, czy dobrze ćwiczymy. Krążę, krążę. Jest! Udało się! Teraz zabieram was na wycieczkę. Chodźcie ze mną. Najpierw idziemy na autobus. Idziemy, słuchajcie, maszerujemy. O nie! Możemy się spóźnić. To biegniemy szybko! Szybko biegniemy! Szybko, szybko, szybko! O nie, widzę go już na przystanku! Szybciej! I skapujemy! Udało się! Jedziemy! Oj, ale ten autobus trzęsie! Chyba po jakichś dołach jedzie. Jedzie, jedzie. Oj, jakie wielkie doły! Aż podskoczyłam. Ojejku, straszne te doły. Dobra, dojeżdżam do przystanku, bo już nie mogę tak trzęsie. Wyskakujemy. Hopsa. A teraz idziemy na pociąg. Idziemy, idziemy, idziemy. I biegniemy szybciej, szybciej, szybciej. Biegniemy, 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 biegniemy. Oj, szybciej, szybciej, bo się spóźnimy. Jesteśmy na peronie, zatrzymujemy się. I powoli wsiadamy do pociągu. Jedna noga, druga noga. Jest dziura. No to jedziemy. Jedziemy tym pociągiem. Jedziemy. Jedziemy. Tudum. 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 Jedziemy. 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 Stacja. Wysiadamy. Jedną nogą. Pamiętajcie ostrożnie. Drugą nogą. Gdzie my jesteśmy? Gdzie my jesteśmy? O rety. Tu jest jakaś rzeka, patrzcie, musimy przeskoczyć przez nią. Hop! I hop! I hop! I hop! Ojejku, chyba padał deszcz. Zobaczcie, jakie są kałuże. Ja mam tutaj taką jedną wielką kałużę. Możecie sobie wyobrazić, że taką macie? Albo zbudujcie ją z czegoś. Ryba, patrz tutaj, dobra? Słuchajcie. Zmierzymy, czy ta kałuża jest w porządku. Dobra. Ciekawe.
ciekawe, czy jest głęboka, czy płytka. Czy woda jest ciepła, czy zimna. No to uwaga, jedna noga wchodzi do kałuży. Prawa noga, oj, zimna woda. Lewa noga, ciepła woda. Prawa noga, zimna woda. Lewa noga, oj, lodowata. Jedna i wraca, druga i wraca. Ale głęboka, słuchajcie, po kostki. No, ja cię. Strasznie głęboka ta kałuża. No dobra, ale wiecie co? Znudziło mi się sprawdzanie. Ja bym się pochlapała w tej kałuży. Co wy na to? Chlapiemy się. Mocno! Mocno, moi, skoczcie! Jeszcze mocniej! Chlapiemy całą wodę! Jeszcze, jeszcze mocno! Kolana wyżej do góry! Mocno! O nie! Ale się zmęczyłam! Chyba padnę! Padłam w kałuży! To było naprawdę męczące! To trochę odpoczniemy na leżąco, dobra? Ryba, będziesz mi towarzyszyła? Chyba mówi, że tak! W takim razie uwaga! Bierzemy do góry. Ja biorę rybę, wybierzcie misia albo coś innego. I teraz nogi idą, 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 idą po rybę. Mają ją. I powolutku, powolutku kładziemy, kładziemy, kładziemy. Leży i wraca do nas. Powolutku, powolutku, powolutku. Bierzemy rybę i powoli za głowę, powoli, powoli. Bo jestem naprawdę zmęczona. To było męczące. I znowu ryba płynie do góry. Patrzcie, ona tu umie pływać. I nogi ciach. I... o, powolutku w dół. I ostatni raz. Hop. Do góry. I powolutku ciach, 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 ciach. Super. Na pewno pięknie to wykonaliście. Przekręcamy się na brzucho, łakomczucho. Jak wiecie, rybki lubią pływać. I ja też lubię pływać. A wy? Na pewno lubicie. Popływamy trochę. Jesteśmy pod wodą. Bul, 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 bul. I wynurzamy się. Wynurzamy się, cześć ryba. Pod wodę. Teraz spróbujemy do pięciu. Wynurzamy się. Raz. Dwa. Liczcie ze mną. Trzy. Cztery. Pięć. O nie, to było trudne. Teraz do trzech. I w górę. Raz, dwa, trzy, pod wodę. Widzieliście, że nogi też się wynurzają? Spójrzcie, do pięciu. I raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Uff, to teraz do trzech dla odpoczynku i start. Jeden, dwa, trzy, pod wodę. I ostatni raz do pięciu, dacie radę. Start. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć! Super! Wiedziałam, że dacie radę. A teraz rybko, sprawdź, czy ja dobrze umiem pływać. Podnosimy mocno się tutaj, mocno i płyniemy. Płyniemy. I już prawie dopływam do rybki, ale ona świetnie pływa tyłem. Widzicie, jak ona płynie tyłem? O, jak ona to robi? Płyniemy. Jeszcze, już prawie doganiam rybkę. Prawie ją mam i dogoniłam. Super! Dobra, słuchajcie, wstajemy, co? Dość tego leżenia na brzuchu. W górę! Ho! Ojej, rybka ledwo wylądowała. No ale dobra, muszę się z nią pożegnać. Wy też się pożegnajcie ze zwierzakiem. Płyniemy tam na kanapę. Bo teraz zabieram was, nie uwierzycie, do dinozaurów. Wy się pewnie lepiej znacie na dinozaurach niż ja, ale ja znam T-Rexa, więc my zamienimy się, dzisiaj będziemy T-Rexami, zamieniamy się i w kapsułę czasu lecimy do pradawnych czasów, lecimy, jesteśmy, ale tutaj strasznie, jakieś wulkany są i my jesteśmy teraz dinozaurami, idziemy sobie. Idzie sobie dinozaur. On jest taki ciężki, widzicie, więc ma zgięte kolana cały czas.
i przytulam się do kolana, jak je podnoszę. Widzicie? O, w taki sposób. To jeszcze raz uwaga i idzie sobie dinozaur i przestraszył się. Cztery kroki, a potem szeroko przykucnij, szeroko. Ale strachliwy nasz ten dinozaur. No nic, spróbujmy jeszcze raz. 5, 6, 7, 8. Idzie sobie dinozaur i przestraszył się. Czemu się przestraszył? Coś usłyszał. Słyszę coś? Co to jest? Słyszę coś? Co to jest? Dwa razy musi być dobrze usłyszeć. Jeszcze raz zacznijcie ze mną od początku, dobra? Gotowi? Ja jestem gotowa. 5, 6, 7, 8. Idzie sobie dinozaur i przestraszył się. Słyszy coś? Co to jest? Słyszy coś? Co to jest? To mu w brzuchu burczy. Śmieszny ten dinozaur przestraszył się swojego burczenia w brzuchu. No naprawdę, no ja nie wiem. No dobra, od początku. Idzie sobie dinozaur i przestraszył się. Słyszy coś? Co to jest? Słyszy coś? Co to jest? To mu w brzuchu burczy. Słuchajcie, jak mu burczy w brzuchu, to nogi są szeroko, razem, szeroko, razem. Przechylam się w jedną stronę, na środku, w drugą stronę, na środku. No i oczywiście głaszczemy brzuszek, łakomczuszek, bo mu w nim burczy. To od początku. 5, 6, 7, 8. Idzie sobie dinozaur i przestraszył się. Słyszy coś? Co to jest? Słyszy coś? Co to jest? To mu w brzuchu burczy. Super wam idzie. Kochani, mam nadzieję, że podobał wam się mój układ. Zapamiętajcie go, bo będzie kontynuacja, czyli dalsza część. Pa, pa! Buziaki.